Cześć! Cześć! Bardzo lubimy najróżniejsze gry i mamy ich dosyć sporo, natomiast zawsze mam z tym problem, żeby dopasować grę tak, żeby mogła grać i Lili, i Róża. I niestety najczęściej wygrywa Lili i to tak naprawdę są gry dla Lili, a Róża się gdzieś tam przypatruje albo tylko coś tam pomaga. Natomiast znalazłam grę, którą pierwszą wersję podejrzewam, że znają wszyscy, ale mamy jeszcze cztery inne wersje, które możliwe, że w ogóle nie znacie, a które są dla dużo właśnie mniejszych dzieci bardzo dobrym rozwiązaniem. To jest gra Memory. Tutaj mamy bajkowi ulubieńcy. Tak przybliżę do kamery, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Tutaj mamy 48 takich par, czyli w sumie mamy 24 pary. My będziemy pokazowo na dużo mniejszej ilości tych kart pokazywać Wam, jak tutaj się w to gra. Więc teraz zaczynając, pierwsza taka podstawowa wersja, no to zaczynamy grę w pary. Liluś, zaczynasz Ty, odkryj dwie karty. I drugą. No i niestety się nie udało. Jak się nie udało, zakrywamy. I teraz ja próbuję. O, no i odkryłam kopciuszka. Wiem, gdzie jest drugi kopciuszek. Jeśli wiem, zabieram tę kartę. I to jest moja para, mój punkt. Gramy tak długo, aż wszystkie karty zostaną zdjęte ze stołu. W sytuacji, kiedy tak jak ja znalazłam już parę, to gram dalej i dalej próbuję tak znaleźć parę. O, znowu mi się udało. To nie było ustawione. No i gram dalej. No, tu już mi się nie udało, więc teraz Lili próbuje. O, no i już Lili znalazła parę, też ma swoją. No, i próbujesz dalej. Już to rozegramy. No nie udało się. Ale ja wiem, gdzie jest ta karta. Dlatego ja tutaj, ograłam moje dziecko tym razem. Ale powiem Wam szczerze, że bardzo często Lili wygrywa z nami i przy tej dużej planszy, gdzie już mamy 48 tych elementów. To jest taka pierwsza podstawowa gra. Mamy cztery karty. I ja jestem, można powiedzieć, taką osobą, która moderuje tą grę. Liluś, popatrz na te cztery karty. Już zapamiętałaś? To teraz odwróć się. Ja zakrywam w międzyczasie dwie karty. Zakryłam taką i taką. No i teraz Liluś, odwróć się z powrotem do nas. I Liluś, co tutaj było pod tą kartą? Aladdin. Aladdin? Sprawdzamy? Jesteś pewna, czy tu był Aladdin? To jeszcze raz. W takim razie, gdzie jest Aladdin? Jest Aladdin tu? Tu jest Aladdin? Jest! Jak zgadła Aladdina, to jest jej karta i to jest jej punkt. Później jeszcze raz dokładamy jedną kartę i tak w kółko możemy sobie wymyśleć, że na przykład gramy, nie wiem, na 5 rund i później w 5 rundach liczymy ilość punktów. Mamy karty zakryte i odkryte. Tutaj widzimy, jakie to będą zakryte te karty, ale nie wiemy, w którym one są miejscu. Liluś, weź jedną kartę zakrytą. Wybierz sobie. Nie pokazuj mi jej. I teraz Lili musi swoimi słowami powiedzieć, co widzi na tym obrazku. Albo też na przykład podać mi jakieś cechy charakteru tej postaci. Liluś? Mama soka. Pani ma nasionka, tak? Kamień sobie taski. Czyli
pani karmi sobie ptaszki i są nasionka, no to to pewno będzie kopciuszek. Jest to kopciuszek? Jest to kopciuszek. Jeśli zgadłam, punkt jest dla mnie. No i później kolejna osoba, bo możemy też umówić się, to przy dla starszych dzieci, że na przykład nie mówimy, co jest na obrazku, tylko mówimy na przykład same tylko cechy charakterystyczne, z czym to może się kojarzyć. Kolejne dwie opcje są dla najmłodszych dzieci, więc idealne na wiek Róży, ale Lili też się dobrze bawi. Pierwsza opcja gry polega na tym, że tutaj mamy znowu, mamy rozdzielone tak parę. Tutaj robimy znowu na przykładzie tych czterech kart. I tak, cztery karty wkładamy do torebki, pudełka, no tak, żeby po prostu nie było tego widać. Kolejne cztery karty układamy, dwie karty ja mam, dwie karty ma Lili. I teraz gra polega na tym, że najpierw Lili wyciąga jedną ze swoich kart. Tutaj wyciąga jedną kartę. No wyciągnij. Możesz zamknąć oczy, ale tutaj i tak nic nie będziesz widzieć, nawet jak będziesz miała otwarte. No i zobaczymy, co to jest. Co to jest? Czy ta karta jest u Lili? Nie ma jej u Lili, tak? Więc jeśli tej karty nie ma u Lili, to tą kartę z powrotem odkłada. Ja tutaj tych kart mam bardzo mało, no ale powiedzmy, że zamieszałam. Wyciągam teraz kolejną kartę. To jest lisek. Lisek jest u mnie, dlatego też ja zabieram liska i to jest moja pierwsza para. Więc to jest bardzo proste dla mojej Róży, czyli dla dwuletniej dziewczynki, spokojnie. Taka zabawa już jest dobra. Ale jak widzicie, Lili też się bardzo dobrze przy tym tutaj bawi. Masz? O, udało się! No i teraz Lili ma parę. No i tak, aż pozbędziemy się wszystkich kart. Oczywiście normalnie gramy całą talią tych kart, a nie tak jak my tutaj pokazywał tylko kilkoma elementami. Ostatnia wersja gry jest już naprawdę najprostszą opcją, co już podejrzewam, że już i półtora roczne dziecko może się w ten sposób bawić. Mamy wszystkie karty odkryte. Możemy grać wszystkimi kartami, możemy na początek dla mniejszych dzieci dać tylko część tych kart. I o co chodzi? Bierzemy jedną kartę i mówimy, że prosimy teraz, żeby dziecko znalazło drugą kartę. No i odkładamy, tutaj dziecko szuka, gdzie jest Liluś, druga karta. Tu, no świetnie. Możemy bawić się albo na zasadzie takiej, że dzieci po prostu odkrywają, szukają drugiej karty, a możemy też wprowadzić tutaj element rywalizacji. Kto pierwszy znajdzie kartę, ten wygrywa. No oczywiście to jest wtedy lepsze dla takich rówieśników, no bo wtedy może być ta rywalizacja. No tutaj ja, jak dziewczyny grają razem, no to nie mogę tego wprowadzić, no bo wiem, że Lili będzie zazwyczaj pierwsza w tej rywalizacji. I teraz tutaj Wam pokazałam dzisiaj na podstawie jednej gry tyle opcji i mi się to najbardziej podoba. Jeśli właśnie mogę mieć jedną grę z różnymi możliwościami, a przede wszystkim, że ta gra może być i dla dużych, i dla małych. I my jak rozkładamy całą talię, to my jako dorośli też możemy się bawić razem z dziećmi. Jeśli lubicie gry, jeśli chcielibyście, żebyśmy pokazali Wam więcej gier, a mamy ich naprawdę już dosyć sporo, bo ja po prostu lubię z dziewczynami grać, to koniecznie piszcie o tym w komentarzach, przysyłajcie swoje gry, które uważacie, że są naprawdę dobre i które możecie nam polecić. Ja bardzo chętnie poznam jakieś nowe. I to subskrybujcie nasz kanał. I buźka. Pa, pa. Pa.